Witam. Chciałbym podziękować widzom, którzy zdecydowali się wesprzeć moją twórczość na platformie patronite.pl. Dziękuję serdecznie. Jest to dla mnie nieocenione. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 13 marca 2024 roku. Nowakowo. Dawno mnie nie było. Przyjechałem zobaczyć, jak wygląda sytuacja na rzece Elbląg. No i co mogę powiedzieć więcej? Pracy generalnie widzę, że mało. Teraz podejdę bliżej, to jakieś jest 130 metrów ode mnie. Zaraz Państwo to zobaczą. To się obrócę. Mgła, proszę zobaczyć. Pogoda taka mokra, wilgotna, nieprzyjemnie. I tak jak mówię, podejdziemy pod tą pogłębiarkę, zobaczymy, jak sytuacja wygląda w dniu dzisiejszym. Tak jak powiedziałem, dzisiaj wilgotno. Na tej rzece ostatnimi czasy rzeczywiście niewiele się dzieje. Akurat trafiłem na tą pogłębiarkę, chyba będzie pogłębiała, bo ostatnimi czasy to różnie wyglądało. Także proszę zobaczyć, jak mówię, mało co się dzieje. Podejdziemy bliżej koparki, może akurat coś tam będzie się działo. No dobra, idziemy, zobaczymy, jak wygląda sytuacja w dniu dzisiejszym. Także na całej długości rzeki praktycznie marazm. Nic specjalnego się nie dzieje. Pójdę pod most, zobaczymy, jak wygląda sytuacja z drugiej strony. Tam widzę już z oddali widać wędkarzy. I tak jak mówię, tutaj barka chyba powoli sumuje. I jest szansa, że to będzie się działo. Ja nie będę tutaj w tej chwili czekał. Podejdę za paręnaście minut i wtedy może uda się nagrać proces pogłębiania rzeki. No to jak mówię, są to prace w bardzo niewielkim stopniu i tak jak mówię, naprawdę nic się nie dzieje. Miałem zamiar jechać do Elbląga, natomiast zobaczyć port, jak wyglądało, mi nie było w Elblągu, ale pogoda, mgła i to taka widoczność, i naprawdę te filmy nie są takie przejrzyste, wyraźne i ogląda się po prostu kiepsko. Tutaj o tyle jeszcze można powiedzieć, że w bliższej odległości coś będzie widać. Ja się zatrzymam, proszę. Coś tutaj postaram się Państwu pokazać. Mam nową kamerkę. Trzeba poduczyć się obsługi. To trochę zajmie chyba. I idziemy dalej w stronę mostu obrotowego w Nowakowie. Mamy mniej więcej do tego mostu 250 metrów może. Także powinniśmy w ciągu kilku najbliższych minut tam dojść.
No, zobaczymy, co tu się dzieje, ale tak jak mówię, tempo prac żółwie, że tak powiem, i idziemy w dalej w stronę mostu, zobaczymy, może coś tam się wydarzy. No tutaj cały czas prace naprawdę stoją, można powiedzieć, śmiało, bez ogródek w miejscu. Bawimy się trochę chwilę, bawię się chwilę ustawieniami, jak to wygląda. Op, za szybko troszeczkę i w drugą stronę w lewo. No dobrze, idziemy dalej w stronę, jak mówiłem, w stronę mostu obrotowego i zobaczymy, czy coś przypadkiem nie dzieje się za mostem, ale tak jak mówiłem, tutaj od dłuższego czasu, od kilku tygodni naprawdę na budowie, można powiedzieć, śmiało maraz, nic się nie dzieje. Do mostu pozostało nam około w tej chwili 150 metrów, już coraz bliżej wędkarze, tutaj wędki widać, nie wiem czy Państwo również widzą, w każdym bądź razie zobaczymy most i będziemy powoli wracali się zobaczyć, czy zaczną Panowie pogłębiać. Tam widać debatują, rozważają chyba. Póki co, tak jak mówię, no wszystko przygotowane wydaje się do pogłębiania, natomiast no poczekamy, wrócimy się, może coś będzie się działo. Jesteśmy już przy moście, także tam dalej też widzę wędkarza, jak mówię, mgła, mleko rozlane, nic nie widać i tutaj nawet nie wiem, czy jest sens, warto gdzieś lecieć dronem dalej, bo to jak mówię, no widoczność jest słaba i ten film przez to również jest kiepski. Cisza, spokój, żadnych hałasów, żadne prace mnie tutaj nie dobiegają, także świadczy o tym, że nic się nie dzieje po prostu. Teraz przetestujemy możliwość nowej kamerki, właściwie tą kamerkę kupiłem dzięki Państwu
Patronite, czy też miałem kilka wpłat, także dziękuję serdecznie i dzięki Państwu mam tą kamerkę, możemy wspólnie pooglądać. Myślę, że jakość obrazu będzie zdecydowanie lepsza, jak była wcześniej. No, zobaczymy możliwości tej kamerki. Nie wiem, jakieś tam oczywiście to jakieś mega profesjonalne. Natomiast do użytku takiego na budowę myślę, że będzie bardzo, ale to bardzo dobre. Tak wygląda od bliska. I tutaj proszę zobaczyć napęd mostu. I tak jak mówiłem, kamerka w dużej części została sfinansowana przez Państwa. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to i możemy, tak jak mówiłem wcześniej, cieszyć się spokojnie obrazem. Myślę, że tak jak mówię, jakość obrazu będzie zdecydowanie lepsza. Tak jak mówiłem, szkoda chyba dalej iść, bo jak mówię, nic tutaj specjalnie się nie dzieje. Proszę, zobaczcie Państwo, mgła wszędzie. Idziemy jeszcze parę metrów dalej i zobaczymy. Tutaj kilku wędkarzy stoi i praktycznie to jest cały ruch, jaki jest na rzece Elbląg w dniu dzisiejszym. Dzień dobry, biorą rybki? Dzień dobry, biorą rybki czy nie? I jesteśmy już. Na tym przejściu zobaczymy i będę kończył swoją relacja. Tutaj Państwu jeszcze pokażę widok na brzeg. Bardzo ładnie to jest rozplantowane. Bardzo ładnie to wygląda. Tylko czekać, aż ziemia pokryje się zielenią. Proszę bardzo. Także dziękuję Państwu za oglądnięcie filmu. Pozdrawiam serdecznie. Ja w tej chwili udam się kilkadziesiąt metrów w stronę wylewu Wiślanego. Myślę, że troszeczkę odczekam i zacznie się pogłębianie. Także tam jakiś samochód, samochód przyjeżdżający. Myślałem, że koparka zaczęła pracę, natomiast tak jak mówiłem, udaje się już pod koparkę, chwilę poczekam, tak jak mówię, i myślę, że będzie pogłębianie. Miłego dnia życzę, pozdrawiam serdecznie, Widek teraz, cześć.